13 powodów, przez które student nie zdaje sesji. Powód pierwszy. No co jest? To co? Piwko o 18? Powód drugi. Mamo, wiem, że mam egzamin, ale najpierw muszę posprzątać. Powód trzeci. Malajcie, co roku daję te same pytania. Chuj, zmieni. Powód czwarty. Dobra, jeszcze jeden level. Powód piąty. Jak da test, to na pewno strzelę trójkę. No i chuj. Chyba, że nie będzie czytał. Powód szósty. Powód siódmy. Pani w dziekanacie powiedziała mi, że oficjalnie sesja kończy się we wrześniu, także ja mam jeszcze czas. Powód ósmy. I pamiętaj, trzymasz tak egzamin, żeby ja mógł zobaczyć odpowiedzi. Czaisz? A kolega w paski wstawi sobie ptaszka. Powód dziewiąty. Dziesiąty. Chyba tak patrzę, to my już mamy mało czasu na te egzaminy. Może byśmy się wreszcie wzięli za naukę, bo znowu się, kurczę, nie wyrobimy z czasem. W niedzielę. W niedzielę pan kazał odpoczywać. Powód jedenasty. A 7 godzin do egzaminu. Damy radę. Pierdolę to! Powód dwunasty. Proszę Państwa, komu wystarczy ocena dostateczna, może w tej chwili wyjść. Proszę Pana, no to był żart. Żart dla inteligentnych. Chciałem zobaczyć tylko Państwa miny. A teraz, drodzy Państwo, rzeź. Powód trzynasty. Ten egzamin z ekonomii, co mamy, to kiedy on w zasadzie jest, bo daty zapomniałem? No właśnie, słuchaj, wyszedłem właśnie z sali. Niepotrzebnie się, kurczę, cykałeś. To nie zdasz, mi poszło całkiem nieźle. Czytał Błażej Parda.